Wszyscy w lipcu odbierzecie również świadectwo dojrzałości. O podsumowanie tego roku poproszę panią dyrektor Izabelę Szotko. Najważniejsi w dniu dzisiejszym, kochani uczniowie. Nie będę podsumowywała tylko jednego roku, dlatego że mamy do podsumowania nasz przełom. Czas, który spędziliśmy z wami w naszej szkole, jest to czas szczególny, wyjątkowy, ale też i trudny. Dlaczego wyjątkowy i szczególny? Dlatego, że przygotowywaliście się przez 3 lata do najważniejszego w waszym życiu egzaminu, z którym będziemy niedługo się mierzyć. Do egzaminu maturalnego. Bo przygotowywaliście się do tego, aby otrzymać, mam nadzieję, w 100% najważniejsze świadectwo w waszym życiu, a więc świadectwo dojrzałości. A dlaczego ten okres też jest trudny? Tu stoicie wspierani każdego dnia. Przedstawicielem rodziców jest pani Lidia Markowska, dlatego proszę o ją zabranie głosu. Zakończenia szkoły, uczniów klas maturalnych. Jest to chwila radosna dla nas wszystkich. W imieniu wszystkich rodziców pragnę z całego serca podziękować wszystkim tutaj obecnym, dyrekcji, wychowawcom, nauczycielom oraz pracownikom administracji i obsługi szkoły. Dziękuję w imieniu wszystkich liceum ogólnokształcącym imienia Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu. I oto nadszedł dzień pożegnania. Maturzyści stają dziś powiedzieć wielkie słowo. Dziękuję wszystkim nauczycielom i wychowawcom, pracownikom szkoły i rodzicom.